choroby zwierząt. Druga klasa, technik weterynarii. Podstawowe definicje. Zdrowie. Zdrowie. Zdolność organizmu do utrzymywania stanu równowagi między jego wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym. Homeostaza. Choroba. Choroba jest wyrazem naruszenia stosunków między organizmem a światem zewnętrznym. Istniejące mechanizmy obronne pod wpływem długotrwałych i zbyt silnych bodźców stają się niewydolne. Powstają zmiany prowadzące do zaburzeń czynnościowych, a następnie do uszkodzeń struktury anatomicznej tkanek i narządów. Patologia. Patologia to nauka o powstających w czasie choroby zaburzeniach oraz o zmianach morfologicznych tkanek i narządów. Zasadniczym celem patologii jest wyjaśnienie istoty choroby, zbadanie jej przyczyn oraz w jaki sposób się rozwija w organizmie. Czynniki chorobotwórcze. Czynniki zewnętrzne. Trzy czynniki zewnętrzne. Fizyczne, chemiczne, biologiczne. Czynniki wewnętrzne, wynikające z wadliwego funkcjonowania określonych układów enzymatycznych, nieprawidłowej budowy narządów lub uszkodzenia kodu genetycznego. Co wywołuje chorobę? Chorobę wywołują czynniki chorobotwórcze. Zewnętrzne, wewnętrzne. Wpływ czynników fizycznych, czynniki mechaniczne. Uraz, trauma. Uraz po łacinie trauma. Uraz może być tępy, ostry. Kidetoza. Uraz tępy. Bez przerwania ciągłości tkanek. Stłuczenie, zgniecenie, zmiażdżenie, przerwanie. Zwichnięcie, skręcenie, rozciągnięcie, rozdarcie. Urazy tępe powodują powstanie miejscowego obrzęku tkanek i zaczerwienienie w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych i limfatycznych i powstanie krwiaków, podbiegnięć krwawych, wybroczyn lub limfiaków. Uraz ostry. Rana. Kłuta, cięta, miażdżona, darta, postrzałowa, kąsana. Kinetoza. Stale powtarzający się przez dłuższy czas niewielki wstrząs ciała. Stale powtarzające się przez dłuższy czas niewielkie wstrząsy ciała. Odchylenia, zmiany kierunku ruchu. Przyspieszenia i przeciążenia ruchem. Wpływ czynników fizycznych, czynniki termiczne. Wysoka temperatura, przegrzanie. Miejscowe, oparzenie. Ogólne, udar cieplny, rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu, zwłaszcza w oponach mózgowych, powoduje ich ogrzeń, ucisk na ośrodki w mózgowiu, wystąpienie zapaści sercowo-naczyniowej z utratą przytomności i drgawkami całego ciała. Więc mamy przegrzanie miejscowe to oparzenie. Przegrzanie ogólne to udar cieplny. Cztery fazy oparzenia. Zaczerwienienie. Stadium tworzenia się pęcherzy. Stadium martwicy.
stadium zwęglenia tkanek. Wpływ czynników fizycznych, czynniki termiczne. Niska temperatura. Miejscowe odmrożenie. Ogólne obniżenie ciepłoty, hipotermia, czyli miejscowe, niska temperatura, miejscowo to odmrożenie. Niska temperatura ogólnie to hipotermia. Oczywiście w działaniu na ciało, miejscowe odmrożenie. Ogólne hipotermia lub ogólne obniżenie ciepłoty. Cztery. Czynnik termiczny, który działa na ciało miejscowo, to odmrożenie. Czynnik termiczny, który zadziałał na ciało ogólnie, czyli na całe ciało zadziałał, no to jest hipotermia albo ogólne obniżenie ciepłoty. Cztery fazy odmrożenia. Bladość tkanek, następnie ich zaczerwienienie. Pojawienie się pęcherzy i obrzęków ciastowatych. Martwica odmrożeniowa z objawami przekrwienia i zapalenia. Zamrożenie tkanki. Wpływ czynników fizycznych. Promieniowanie słoneczne. Porażenie słoneczne. Promieniowanie jonizujące. Promieni rentgena, pierwiastków promieniotwórczych. Reakcji jądrowych, izotopów. Energia elektryczna. Porażenie piorunem lub prądem. Wpływ czynników fizycznych. Prąd elektryczny. Istotne znaczenie dla następstw działania prądu elektrycznego w organizmie ma droga jego przechodzenia. Prąd przepływający pionowo przez mózg z pominięciem serca, jeżeli nie wystąpią objawy przegrzania mózgu, zwykle nie powoduje natychmiastowej śmierci. Prąd przechodzący przez oś serca powoduje rozkojarzenie jego akcji, migotanie komór i blokadę czynności. Prąd przechodzący przez klatkę piersiową poraża mięśnie oddechowe. Porażenie prądem wysokiego napięcia lub rażenie piorunem może wywołać natychmiastową śmierć. Głębokie oparzenia lub rozerwanie skóry, wybroczyny i stany zapalne. Zwierzęta, zależnie od gatunku, wykazują różną wrażliwość na działanie prądu elektrycznego. Na ogół zwierzęta o dużej masie tkanek miękkich, soczystych są bardziej wrażliwe na działanie prądu niż zwierzęta o suchej kondycji, koza, owca. Ważną rolę odgrywa stan napięcia układu nerwowego. Zwierzęta będące w stanie napięcia nerwowego są bardziej wrażliwe niż zwierzęta w stanie spokoju, rozluźnienia lub snu. Prąd o średniej mocy, stosowany na przykład przy uboju zwierząt rzeźnych, doprowadza do utraty przytomności, drgawek tężcowych, porażenia mięśni oddechowych, układu krążenia, a także wywiera działanie narkotyczne. Mięśnie w tym stanie tracą myoglobinę, stają się blade. Występuje również nieznaczna hemoliza krwi. Wpływ czynników fizycznych. Prąd elektryczny. Prąd elektryczny przepływający przez organizm powoduje w nim trzy główne skutki. Działanie cieplne. Działanie elektrolityczne. Dotyczy prądu stałego. Działanie biologiczne, czynnościowe. Prąd elektryczny, działanie cieplne. Przegrzanie tkanek, oparzenia, zwęglenie, rany na skórze i znamiona.
przepływie prądu przez organizm obowiązuje prawo Joule'a, głoszące, że ilość wytworzonego ciepła jest wprost proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu, oporności tkanek i czasu przepływu prądu. Łatwo przepuszczają prąd tkanki wodniste, krew, tkanka łączna, mięśnie. Znaczne utrudnienia w przepływie napotyka prąd w tkance kostnej, skórze i ścięgnach. Opór wytwarzany przez tkanki powoduje powstawanie ciepła, denaturację lub zwęglenie tkanek. Prąd elektryczny, działanie elektrolityczne. Dotyczy prądu stałego. Elektroliza w tkankach i wędrówka anionów do anody, co tworzy martwicę rozpływną, a kationów do katody. W prądzie zmiennym działanie to nie zachodzi ze względu na częstość zmiany kierunku przepływu prądu. Działanie biologiczne, czynnościowe, prąd elektryczny, działanie elektryczne, działanie biologiczne czynnościowe, prąd elektryczny, działanie biologiczne czynnościowe, skurcze naczyń krwionośnych lub ich rozszerzenie, zmiany ciśnienia krwi, skurcze mięśni, kloniczne lub częściej toniczne, pobudzenie akcji serca aż do granic patologicznych, migotanie i blokada czynności, pobudzenie częstotliwości oddychania lub porażenie ośrodków oddechowych, nasilenie lub porażenie perystaltyki jelit oraz wzmożenie sekrecji różnych gruczołów. Śmierć w wyniku działania prądu elektrycznego następuje na skutek porażenia ważnych dla życia narządów i ośrodków mózgu, serca, oddychania. Wpływ czynników fizycznych. Ciśnienie. Ludzie i zwierzęta żyjące na powierzchni kuli ziemskiej są przystosowane do bytowania w ciśnieniu atmosferycznym wynoszącym 760 mm słupka rtęci lub 1013,08 hektopaskala, uznawanym za ciśnienie normalne. Wartość tego ciśnienia jest równa jednej atmosferze. W różnych warunkach pogodowych wahania tego ciśnienia nie przekraczają od 8% do 10% i są odczuwalne przez organizmy ludzi i zwierząt jako tak zwane baropatie. Zmiany ciśnienia barometrycznego powodują u ludzi bóle głowy, osłabienie, senność, pogorszenie samopoczucia i zaostrzenie niektórych dolegliwości, np. bólów reumatycznych, kończyn i kręgosłupa, niedomogi serca, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi itp. Baropatie przejawiają się u zwierząt zmniejszoną produkcyjnością oraz nasileniem niektórych chorób. Patrz choroby meteotropowe. Większe odchylenia w ciśnieniu atmosferycznym powodują tzw. hipobarie, obniżone ciśnienie, i hiperbarie, zwiększone ciśnienie. Zdarzają się one w różnych sytuacjach i zależą m.in. od położenia danego miejsca nad poziomem morza. U zwierząt występują tylko w szczególnych okolicznościach. Hipobaria. Obniżone ciśnienie atmosferyczne powoduje obniżenie ciśnienia krwi, a występuje w przypadku nagłego przemieszczenia ludzi i zwierząt na duże wysokości w górach. Panujące tam rozrzedzone powietrze z małą ilością tlenu i dużą CO2 wytwarza stan tzw. choroby górskiej, w czasie której są uruchamiane w organizmie fizjologiczne i patologiczne mechanizmy adaptacyjne, zwiększona akcja serca i oddychania, większy wyrzut krwi ze zbiorników do ogólnego krążenia, nasilenie erytropoezy w szpiku
i innych tkankach krwiotwórczych, powiększenie masy lewej komory serca itp. Załamanie się mechanizmów adaptacyjnych lub dalsze rozrzedzenie powietrza prowadzi do niedotlenienia organizmu, sinicy, duszności i śmierci z uduszenia. Wpływ czynników fizycznych, ciśnienie. Hiperbaria, zwiększone ciśnienie atmosferyczne, powoduje zwiększenie ciśnienia krwi u ludzi, a występuje w warunkach głębokiego nurkowania, pracy w podwodnych kesonach lub głębokich kopalniach. Wzmożone ciśnienie atmosferyczne nagromadza we krwi dużą ilość gazów z powietrza, głównie azotu i tlenu, które przy nagłym rozprężeniu, np. nagłe wyjście z kesonów, rozhermetyzowanie samolotu lub skafandrów pilotów na dużych wysokościach powoduje gwałtowne wyzwolenie się gazów z krwi, pękanie naczyń wosowatych, małych tętniczek i żył w mózgu, uszach, przewodzie pokarmowym, płucach i w innych narządach, doprowadzające zwykle do śmierci. Tak zwana choroba kesonowa lub choroba dekompresyjna. Zaburzenia te nie występują w przypadku stopniowej adaptacji organizmu do normalnego ciśnienia na powierzchni Ziemi. U górników trzyetapowy odpoczynek. U górników dwu lub trzyetapowy odpoczynek w czasie wyjazdu na powierzchnię. U pracujących w kesonach przebywanie w komorach przejściowych o zmniejszającym się ciśnieniu atmosferycznym. Wpływ czynników chemicznych. Niedożywienie, otyłość, awitaminozy, hipowitaminozy, hiperwitaminozy, niedobory mineralne, trucizny. A więc niedożywienie to wpływ czynników chemicznych. Ma to sens, ponieważ są to mniejsze reakcje chemiczne. Ilościowo, bo to się tworzy różne inne. Tworzą się jakieś związki chemiczne. Jak awitaminozy, hipowitaminozy, hipowitaminozy, niedobory mineralne. Właśnie mineralne. Trucizny. Wpływ czynników chemicznych. Niedożywienie, otyłość, awitaminozy, hipowitaminozy, hiperwitaminozy, niedobory mineralne, trucizny. Trucizny pochodzenia mineralnego. Kwasy, sole, zasady, toksyczne pierwiastki, arsen, rtęć, ołów, kadm. Pochodzenia roślinnego, alkaloidy, glikozydy. Pochodzenia bakteryjnego, endotoksyna, toksyna botulinowa. Pochodzenia grzybiczego, aflatoksyna. Pochodzenia zwierzęcego, jad pszczeli, węży. Pochodzenia przemysłowego, dioksyny, furany. Leki, przy zbyt wysokiej dawce, dawka toksyczna lub dawka śmiertelna. Działanie odwracalne i nieodwracalne. Biologiczne przyczyny choroby. Bakterie, infekcja, wirusy, infekcja, grzyby, grzybica, alergia, mykotoksykoza, grzyby, grzybica, alergia, mykotoksykoza, priony, pasożyty, inwazja. Biologiczne przyczyny choroby. Bakterie, wirusy, grzyby, priony, pasożyty. Czynniki biologiczne, właściwości. Patogenność drobnoustrojów. Zdolność do wywoływania choroby u danego gatunku zwierząt. Zjadliwość, wirulencja. Zdolność danego gatunku szczepu bakterii do wywoływania choroby w określonych warunkach. Wynika ona z określonej patogenności i inwazyjności szczepu oraz ze zdolności szczepu do obrony.
Inwazyjność. Zdolność do wnikania i rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w organizmie. Czynniki biologiczne. Właściwości. Patogenność drobnoustrojów. Zjadliwość, wirulencja. Inwazyjność. Choroba ze względu na charakter procesu. Jawna. Wyraźne objawy kliniczne. Utajona. Przebiega bez wyraźnych odchyleń i objawów. Ujawnia się dopiero w końcowej, zwykle niepomyślnej fazie rozwoju procesu. Choroba ze względu na czynnik patologiczny. Zakaźna, niezakaźna. Choroba ze względu na czynnik patologiczny. Choroba zakaźna, choroba niezakaźna. Choroba ze względu na miejsce występowania procesów chorobowych. Choroby układu pokarmowego. Choroby dróg oddechowych. Choroby układu krążenia. Choroby układu ruchu itd. Są to choroby systemowe, układowe. Choroba ze względu na miejsce występowania procesów chorobowych. Choroby tarczycy, choroby serca, choroby nerek, choroby żołądka itd. Są to choroby lokalne. Choroba organiczna. Manifestuje się określonymi zmianami narządowymi i objawami, np. rany, zapalenia, zwyrodnienia, nowotwory. Choroba czynnościowa. Przebiega z wyraźnymi objawami klinicznymi, bez wyraźnych zmian w narządach, tkankach czy wskaźnikach krwi, np. choroby psychiczne i nerwowe, niektóre zaburzenia przemiany materii, zaburzenia w krążeniu. Choroba według kryterium trwania procesu. O przebiegu piorunującym, to jest nagłe padnięcia bez objawów chorobowych, np. śmierć sercowa świń. Choroby nadostre od 24 godzin do 48 godzin, czyli choroby nadostre to od jednego dnia do dwóch dni. Ostre, choroby ostre, od 7 dni do 14 dni, czyli choroby ostre od 1 tygodnia do 2 tygodni. Choroby podostre lub podprzewlekłe, podostre lub podprzewlekłe, do 30 dni. Przewlekłe, choroby przewlekłe. Ponad miesiąc, kilka miesięcy lub kilka lat. Patogeneza. Patogeneza, czyli wywód choroby, to ustalenie okoliczności powstania, przebiegu i zejścia procesów chorobowych w organizmie. Obejmuje ona poznanie przyczyny powstania choroby, sposobu szerzenia się procesów chorobowych w organizmie, nasilenia i rozległości zmian i odchyleń w czynnościach organizmu, w narządach i tkankach oraz ich wzajemnego powiązania w ujawnianiu objawów chorobowych. Bramy wejścia i drogi szerzenia się chorób. Skóra. Błony śluzowe naturalnych otworów ciała. W zależności od przyczyny proces chorobowy może szerzyć się różnymi drogami. Przerzuty przez naczynia krwionośne i chłonne. Przez ciągłość tkanek. Przez styczność tkanek. Przez samowszczepienie. Bramy wejścia i drogi szerzenia się chorób. Skóra. Dla bakterii, wirusów, prionów, pasożytów.
błony śluzowe naturalnych otworów ciała dla zarazków i pasożytów. W zależności od przyczyny proces chorobowy może szerzyć się różnymi drogami. Przerzuty przez naczynia krwionośne i chłonne. Przez ciągłość tkanek. Przez styczność tkanek. Przez samo wszczepienie. Rozwój choroby i jej zejście. Rozwój choroby i jej zejście zależą od charakteru i szkodliwości, zjadliwości, czynnika chorobotwórczego oraz oporności, resistentium i odporności, immunitas, organizmu uwarunkowanych gatunkiem, wiekiem, stanem fizjologicznym, utrzymaniem i żywieniem. Większość chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz przemiany materii wykazuje w swym przebiegu mniej lub bardziej widoczne okresy, stadia choroby, cechujące się różnym nasileniem procesu chorobowego, jego objawów i sposobu zakończenia. Na ogół można rozróżnić cztery podstawowe stadia choroby: wylęgania, narastania, szczytu, zejścia. Wylęgania, stadium wylęgania, inkubacja. Okres od zadziałania czynnika chorobotwórczego do ujawnienia się pierwszych objawów choroby. Pierwsze objawy rozpoczynają tak zwany okres zwiastunowy, prodromalny. Stadium narastania. Zespół wyraźnie widocznych, niespecyficznych objawów chorobowych, których siła i wyrazistość nasilają się z godziny na godzinę. Pod koniec tego stadium mogą się pojawić pierwsze typowe zespoły objawów prowadzące do ujawnienia się choroby, manifestacji i rozpoczynające następne stadium. Stadium szczytu, o uogólnienia. Objawy są w pełni wyrażone, często typowe dla danej jednostki chorobowej. Może w nim dojść do uogólnienia procesów chorobowych. Pod koniec może nastąpić przełom manifestujący się nagłym, krótkotrwałym zaostrzeniem objawów, zwykle zwiastujące następne stadium. Stadium zejścia choroby, czwarte stadium zejścia choroby. Zejście choroby może nastąpić szybko lub wolno. Korzystne. Zejście choroby może być korzystne. Nawroty, rokowania złe, okresowe zwolnienie, zaostrzenie, komplikacje, niekorzystne, śmierć. Zejście choroby. Szybko lub wolno. Korzystne. Wyzdrowienie, całkowite i niecałkowite, nawroty, rokowania złe, okresowe zwolnienie, remisjo, zaostrzenia, komplikacje, niekorzystne, zejście choroby niekorzystne, to śmierć. Śmierć, całkowite, nieodwracalne ustanie czynności narządów i tkanek organizmu. Całkowite, nieodwracalne ustanie czynności narządów i tkanek organizmu. Cztery podstawowe przyczyny śmierci. Z porażenia układu nerwowego, mózgu. Z zaprzestania oddychania, uduszenie.
z zaprzestania czynności serca. Z samozatrucia. Śmierć. Śmierć fizjologiczna, naturalna, powstaje wskutek postępujących procesów starzenia się i zużycia organizmu. Śmierć patologiczna. W następstwie rozwijającego się w niepomyślnie procesu chorobowego. Śmierć patologiczna. W następstwie rozwijającego się niepomyślnie procesu chorobowego. Śmierć nagła i śmierć powolna, poprzedzona konaniem, agonią. Śmierć kliniczna trwa od kilku do kilkunastu minut i polega na zatrzymaniu czynności serca i płuc, a zachowaniu czynności mózgu. Śmierć biologiczna polega na całkowitym, nieodwracalnym obumarciu komórek, tkanek i narządów. Objawy śmierci. Oziębienie ciała. Stężenie pośmiertne. Bladość skóry i błon śluzowych. Plamy pośmiertne. Autoliza i gnicie zwłok. Skrzepy krwi. Typy i rodzaje zaburzeń w komórce. W każdej żywej komórce przemiana materii przebiega w dwóch niezależnych od siebie kierunkach. W komórkach przebiegają równolegle dwa procesy. Rozpadu i zużycia większości substancji chemicznych, zwłaszcza materiałów odżywczych, zwane procesami katabolicznymi. Proces syntezy i odbudowy, czyli synteza i odbudowa. Określane procesy anaboliczne. Określane procesami anabolicznymi. Typy i rodzaje zaburzeń w komórce. W każdej żywej komórce przemiana materii przebiega w dwóch niezależnych od siebie kierunkach. W komórkach przebiegają równolegle dwa procesy. Rozpadu i zużycia. Syntezy i odbudowy. Typy i rodzaje zaburzeń w komórce. Przewaga procesów katabolicznych nad procesami anabolicznymi lub jednostronne obniżenie procesów syntezy może prowadzić do wyczerpania z komórek zapasów substancji odżywczych i zniszczenia części ich struktury, zmiany hipobiotyczne lub wsteczne. W przypadku przewagi w komórkach procesów syntezy nad katabolizmem lub zmniejszenia się katabolizmu, komórki wzbogacają się w materiał odżywczy i budulcowy, powiększają się i mnożą. Proces hiperbiotyczny lub postępowy. W patofizjologii, patologii ogólnej, przyjęto dwa podstawowe typy zmian. Wsteczne, postępowe. Zmiany wsteczne. Zanik, atrofia, wiąt. Fizjologiczny starczy proces patologiczny polegający na zmniejszeniu w komórkach substancji odżywczych. Niekiedy również rozbudowie struktur komórkowych oraz ogólnym zmniejszeniu tempa przemiany materii z przewagą katabolizmu. W wyniku tych zmian następuje zmniejszenie rozmiarów tkanek oraz całego narządu, a także zmniejszenie ich ukrwienia. Torebka łącznotkankowa, jeżeli otacza narząd, ulega pomarszczeniu, a narząd staje się uwsteczniony, zwiędły, nie ma napięcia i turgoru. Przyczyny. Brak czynności. Nadmierna czynność. Trzustka. Niedożywienia.
ucisk, brak korelacji, np. gruczoły wewnętrznego wydzielania, tło nerwowe, czyli zmiany wsteczne, czy ten zanik, atrofia, wiąt, mogą być spowodowane brakiem czynności, nadmierną czynnością, niedożywieniem, uciskiem, brakiem korelacji, tłem nerwowym. Zanik, atrofia. Zanik może być ogólny, miejscowy, prosty, zastępczy, barwnikowy. Zanik ogólny, miejscowy, prosty, zmniejszenie masy komórek. Zanik prosty to zmniejszenie masy komórek. Zanik zastępczy. Zanik zastępczy to rozrost tkanki łącznej w miejscu zanikającej tkanki miąższowej, marskość wątroby. Zanik barwnikowy. Zanik barwnikowy. W zanikłych komórkach gromadzą się barwniki. Zanik brunatny wątroby lub mięśnia sercowego. Zmiany wsteczne. Zwyrodnienie, degeneratio. Zwyrodnienie, degeneratio. Więc mieliśmy poprzednio zanik, teraz jest już coś poważniejszego. Zwyrodnienie, degeneratio. Zmiany jakościowe w zawartości komórek polega na pojawianiu się w komórkach lub poza nimi substancji o zmienionych właściwościach fizykochemicznych lub substancji fizjologicznych, lecz w dużym nadmiarze, upośledzającym czynność komórek i tkanek. Wątroba, nerki, serce, mięśnie szkieletowe, nadnercza, przysadka, tarczyca, trzustka, mózg. Zmiany wsteczne. Zwyrodnienie miąższowe, zwane przyćmieniem miąższowym. Degeneratio parenchymatoza. Zwyrodnieniem czmym lub obrzękiem wewnątrzkomórkowym. Edema intracellulare jest najczęściej spotykanym zwyrodnieniem niektórych narządów miąższowych, np. nerek, serca, w przypadku działania czynników o nieznacznym nasileniu toksycznym. Powstaje ono również u zwierząt w wątrobie, np. u świń w przypadkach przekarmienia paszami treściwymi wysokobiałkowymi. Przy diecie niezrównoważonej brak czynników ochraniających i wspomagających czynność wątroby. Na przykład czynników lipotropowych, niektórych aminokwasów i soli mineralnych. Występuje również po karmieniu paszami zakażonymi, nawet nieznacznie, pleśnią i grzybami, paszami zleżałymi, przeterminowanymi lub zjełczałymi. Zmiany wsteczne, zwyrodnienie wodniczkowe, degeneratio vacuolaris, cechuje się występowaniem w cytoplazmie ostro odgraniczonych pól wypełnionych białkiem. W miarę upływu czasu ulegają one skupieniu, tworząc kuliste twory, barwiące się eozyną i przypominające ciała wtrętowe. Zwyrodnienie to występuje często ze zwyrodnieniem miąższowym i ma być wynikiem niedotlenienia. Utlenienie i obecność glikogenu zapobiegają zwyrodnieniu. Odmianą zwyrodnienia jest tak zwane wodniczkowanie. Degeneratio hydropika, które ma podobny mechanizm i wygląd do zwyrodnienia wodniczkowego. W komórkach powstają wodniczki wypełnione płynem zawierającym znaczne ilości białka, które nie ulega zagęszczeniu. Stopień uszkodzenia cytoplazmy i jądra komórkowego jest przy tych zmianach dość znaczny.
Zmiany wsteczne, zwyrodnienia. Zwyrodnienie szkliste. Degeneratio hyalinea. Hyalinosis. Cechuje się zwiększoną dyspersją białek komórkowych, tworzących jednolite, bezstrukturalne złogi, bawiące się eozyną. Zwyrodnienie szkliste może następować w obrębie komórek. Zwyrodnienie szkliste i w wyniku przechodzenia białka na zewnątrz komórek. Zeszkliwienie. Zmiany szkliste występują najczęściej w tkance łącznej naczyń, przewodów i niektórych narządów, np. nerki, a także w mięśniach, ogniskach zapalnych, bliznach i w procesach wytwórczych. Zwyrodnienie to poważne. Zwyrodnienie to poważne uszkodzenie czynności komórek, będące procesem nieodwracalnym, powstającym wskutek działania silnych zewnątrz i wewnątrz pochodnych toksyn. Zmiany wsteczne. Zwyrodnienie skrobiowate, amyloidowe. Degeneratio amyloidea. Amyloid jest glikoproteidem składającym się z białka i glikozaminoglikanów, mukopolisacharydów oraz związki siarki. Ma zmienione właściwości fizykochemiczne, w wyniku czego barwi się na niebiesko płynem Lugola, podobnie jak skrobia. Stąd nazwa zwyrodnienie skrobiowate oraz wykazuje zjawisko metachromazji, to jest odmiennego zabarwiania się barwnikami, na przykład niebieskim na czerwono i odwrotnie. Amyloidoza występuje u zwierząt w przypadkach ciężkich zatruć w przebiegu przewlekłych chorób zakaźnych, na przykład w gąbczastej encefalopatii bydła, BSE, choroba szalonych krów, i w trzęsawce owiec, skrapie. U ludzi pojawia się głównie w chorobie Alzheimera. Amyloid gromadzi się głównie w przestrzeniach międzykomórkowych takich narządów jak wątroba, śledziona, nerki, nadnercza. Występuje zawsze u zwierząt po zatruciu łubinem, działanie alkaloidu lupuliny oraz w wątrobie i śledzionie koni używanych do produkcji surowic odpornościowych. Często występuje nagłe padnięcie koni w wyniku zmienionej amyloidowo wątroby i wewnętrznego skrwawienia. Uogólnioną skrobiawicę wywołuje się do celów doświadczalnych u zwierząt po dotrzewnowym wprowadzeniu obcogatunkowego białka, na przykład kazeiny. Zmiany wsteczne skrobiawica. Skrobiawica występuje również samoistnie u niektórych zwierząt, na przykład u koni, bydła, drobiu, psów. Najczęściej w postaci atypowej, pojawiającej się sporadycznie w różnych narządach, na przykład jako złogi amyloidu w guzach, w skórze, ścianie naczyń wieńcowych, w tkance łącznej trzustki. Zmiany wsteczne, zwyrodnienie śluzowe. Degeneratio myxomatodes. Zdarza się w tkance łącznej i nabłonkowej i polega na nadmiernym gromadzeniu się zasadochłonnych mas w substancji podstawowej tkanki łącznej, mukopolisacharydy. Następuje depolimeryzacja mukopolisacharydów, wzrasta ich wodochłonność. Zwyrodnienie pojawia się w chorobach kolagenowych oraz w obrzęku śluzakowatym, myksedema, występującym w niedoczynności tarczycy. Obecność cyst wypełnionych masą śluzową obserwuje się również
w niektórych nowotworach oraz w tak zwanych torbielach jajnikowych, zwanych zwyrodnieniem torbielowatym jajników. Zwyrodnienie śluzowe, błąd śluzowych, cechuje się nasileniem ilości produkowanego śluzu przez komórki śluzotwórcze, które ulegają namnożeniu i zmianom wstecznym. Zwyrodnienie włóknikowe, degeneratio fibrinoides, rzadko występujące i opisywane, polega na nadmiernym wytwarzaniu w tkance łącznej substancji białkowej, włóknika. Zazwyczaj występuje on w zmianach alergicznych, w guzach reumatycznych mięśnia sercowego, w ścięgnach i ościęgnej. U świń występuje sporadycznie w ścianie tętnic oraz w schorzeniach wątroby. U norek w chorobie aleuckiej. Zmiany wsteczne. Zwyrodnienie rogowe. Degeneratio keratinosa. Polega na wytwarzaniu się w komórkach nabłonków i naskórka pochodnej keratyny, keratohialiny, powodującej stopniowe ich zrogowacenie. Tworzenie keratohialiny jest w niektórych tkankach zjawiskiem fizjologicznym, na przykład w warstwie wytwórczej rogu kopyt, racic, pazurów, paznokci, w komórkach nabłonka żwacza, warg, języka, w warstwie wytwórczej włosa i sierści. Zwyrodnieniem określa się powstawanie keratohialiny w tkankach nietypowych i w warunkach patologicznych. Zaburzenia w rogowaceniu obejmują zjawiska hiperkeratozy, hipokeratozy, parakeratozy i dyskeratozy. Nadmierne rogowacenie. Hiperkeratoza. Występuje niekiedy u cieląt w formie wrodzonej jako tak zwana rybia łuska, ichtyosis congenita, która cechuje się pojawieniem się na całym ciele lub jego części stwardniałych mas keratyny, przypominających rybią łuskę. Zmiana ta może być również wywołana zatruciem bydła chlorkami naftalenu, tak zwane X-disease. Hiperkeratoza błon śluzowych, przewodu pokarmowego i dróg rodnych występuje również przy niedoborach witaminy A. Pojawia się również w formie modzelowatości skóry, callosis, eskropkatylosis, nagniotów, klawus i rogu skórnego, cornu cutaneum. Upośledzenie rogowacenia, hipokeratoza, zdarza się zwykle w rozwoju kopyt i racic, a powstaje na tle zaburzeń przemiany materii oraz niedoborów żywieniowych. Parakeratoza przejawia się występowaniem ziarnistości w komórkach skóry i pogrubieniem jej warstwy rozrodczej. Wiąże się przede wszystkim z niedoboru cynku i objawia się u świń wypryskami na skórze. Powstaje również u psów w razie niedoboru niacyny, amidu kwasu nikotynowego, witaminy PP w postaci hiperkeratozy nabłonka języka z ciemnym zabarwieniem, acanthosis nigricans, lingua nigra. Dyskeratoza polega na wadliwym odkładaniu keratohialiny w komórkach naskórka, spotykanym w stanach przedrakowych skóry i błon śluzowych. Zmiany wsteczne, zwyrodnienie węglowodanowe, może być spowodowane jedynie glikogenem, który w komórkach może podlegać zmianom ilościowym o charakterze patologicznym. Zawartość glikogenu w komórkach wątroby, mięśni i gruczołów może ulec zmniejszeniu, a niekiedy nadmiernemu nagromadzeniu, tak zwanemu spikrzeniu. Zjawisko to ma charakter zwyrodnienia, degeneratio glykogenika,
i jest obserwowane u ludzi w tak zwanej chorobie spiczania glikogenu. Schorzenie to jest powodowane wrodzonym brakiem niektórych enzymów zaangażowanych w metabolizmie glikogenu. Występuje w kilku postaciach, np. choroba von Gerkego, brak glukozo-6-fosforazy, fosfatazy, przepraszam. Występuje w kilku postaciach, np. choroba von Gerkego, brak glukozo-6-fosfatazy, choroba Pompego, niedobór 1,4 glukozydazy, choroba Cori, defekt 1,6 glukozydazy, choroba Andersena, defekt amylo 1,5 do 1,6 transglukozydazy. Chorobę Gerkego opisano u psa Maltańczyka. Glikogen gromadzi się w nadmiarze w komórkach wątroby, nerek, w mięśniach i błonach śluzowych. Zwyrodnienie tłuszczowe. Degeneratio adiposa, S. lipomatosa. Należy do głębokich, nieodwracalnych zmian patologicznych w komórkach, powstających w wyniku wyniszczających chorób zakaźnych, zatruć i zaburzeń w przemianie materii. Zaburzenia mogą dotyczyć tłuszczów prostych, trójglicerydów oraz tłuszczów złożonych, lipidów. Powstałe schorzenia zwą się lipoidozami. Zmiany wsteczne. Zaburzenia w przemianie substancji mineralnych polegają na zmniejszeniu lub zwiększeniu zawartości w komórkach różnych soli mineralnych. Sole w warunkach patologicznych osadzają się w komórkach na zasadzie krystalizacji i wytrącania. Osadzaniu się cząsteczek sprzyja utrata otoczki białkowej, chroniącej cząsteczki przed wytrąceniem. Zmiany te nie zaliczają się do typowych zwyrodnień, ponieważ mechanizm ich powstawania różni się zasadniczo od typowych zwyrodnień w zakresie innych ciał i substancji odżywczych. Wśród tych zmian rozróżnia się następujące procesy chorobowe. Krzywicę, rachitis, u młodych osobników polegającą na zmniejszeniu zawartości soli wapnia i fosforu w komórkach kości w wyniku niewłaściwego żywienia, braku witaminy D, zaburzeń w wydzielaniu hormonu przytarczyc, parathormonu i tyreokalcytoniny. Zmięknienie kości, osteomalatio, u osobników dorosłych, polegające na odwapnieniu komórek kości z wytworzeniem tkanki włóknistej. Przyczyny schorzenia podobne jak w krzywicy. Zwapnienie, calcificatio, to znaczy osadzanie się soli wapniowych w wyniku wytrącania się ich w komórkach i przestrzeniach międzykomórkowych różnych tkanek, na przykład w tkankach zmienionych patologicznie, blizny pozapalne, torebki otaczające pasożyty, zmiany ropne, gruźlicze oraz w okresie starzenia się w tkance łącznej, ścięgnach, powięziach, ścianach naczyń krwionośnych itp. Pojawia się również w wyniku zaburzeń metabolicznych i hormonalnych. Dnę moczanową. Arthritis urica, polegającą na odkładaniu się soli kwasu moczowego w okolicy stawów w wyniku zaburzeń w przemianie purynowej. Tworzenie się kamieni w jamach ciała i w przewodach, np. w pęcherzyku żółciowym, cholelithiasis w nerce, nefrolithiasis w pęcherzu moczowym, urolithiasis w przewodzie ślinowym, sialolithiasis
i w przewodzie pokarmowym enterolithiasis, jako tak zwane bezoary. Zaburzenia w przemianie barwników charakteryzują się tym, że w organizmie powstają różnego rodzaju substancje barwnikowe, będące produktem degradacji i eliminacji różnych związków, ale mogą one również powstać w wyniku syntezy na potrzeby fizjologiczne organizmu. Barwniki te gromadzą się w komórkach, pozakomórkowo oraz w płynach ustroju, nie powodując większych zaburzeń i stanowią widoczny objaw toczących się procesów. Do barwników wewnątrzpochodnych, będących produktami przebudowy cząsteczki hemoglobiny, należą np. methemoglobina, sulfmethemoglobina, hematoidyna, hemosyderyna, hematoporfiryna, hemomelanina oraz bilirubina i biliverdyna, które powodują objawy żółtaczki, ikterus. Do barwników samorodnych syntetyzowanych w organizmie należy melanina, która powstaje z aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny. Barwnik ten gromadzi się w komórkach melanoforowych w różnych miejscach ciała, na przykład w skórze, w okolicach narządów rozrodczych, w piegach, znamionach. Synteza melaniny jest kierowana przez hormon melanoforowy, MSH, z pośredniego płata przysadki. W warunkach patologicznych występuje on na przykład w skórze ludzi dotkniętych chorobą Addisona, w nowotworze czerniaku, melanoma, u koni i ludzi oraz w melanozie wątroby u cieląt. Występuje również wrodzony brak melaniny, na przykład u ludzi, co określa się mianem bielactwa, albinismus. Martwica, nekrosis, należy do najbardziej głębokich i całkowicie nieodwracalnych zmian wstecznych. Powstaje w wyniku trwałych zmian zwyrodnieniowych komórek lub samoistnie w przypadku działania silnych toksyn bakteryjnych i chemicznych zewnątrz i wewnątrz pochodnych. Martwica oznacza całkowitą śmierć komórki, abioza i powstanie zmian strukturalnych. Jest następstwem chorób zakaźnych i zatruć. Apoptoza. Od martwicy powodowanej czynnikami szkodliwymi należy odróżnić zaprogramowaną, fizjologiczną śmierć komórek, zwaną apoptozą. Występuje ona w większości tkanek, a polega na usuwaniu komórek zbędnych, chorych i uszkodzonych, a ma na celu utrzymanie homeostazy. Apoptoza różni się od nekrozy tym, że dotyczy pojedynczych komórek i nie wywołuje stanów zapalnych. Komórka podlegająca apoptozie ulega odwodnieniu, obkurczeniu, a chromatyna skupia się wokół jądra. Błona komórek ulega uwypukleniu, tworząc tzw. ciałka apoptyczne, zawierające niezmienione organelle komórkowe i chromatynę, które są trawione przez makrofagi i inne komórki żerne. Komórka w stanie nekrozy ma uszkodzone organelle komórkowe i chromatynę. Błona komórkowa pęka, a zmieniona treść komórek ulega rozproszeniu, fagocytozie, lizie i wywołuje odczyn zapalny.
Apoptoza występuje niekiedy w stanach patologicznych, np. w limfocytach T pod wpływem wirusa HIV, w makrofagach, w zakażeniach przez Shigella flexneri, w niektórych nowotworach i cukrzycy drugiego typu. Powolne przechodzenie z wyrodnienia w stan martwicy komórek lub bezpośrednie powolne działanie na komórki toksyn o niewielkim nasileniu może wytwarzać wstępne stadium martwicy pełnej, tak zwany stan zamierania, nekrobiozy, nekrobiosis. W tej wstępnej fazie martwicy procesy życiowe komórek są znacznie obniżone i zakłócone. Pojawiają się pierwsze oznaki destrukcji ich organelli. Jądro komórkowe może ulec wyschnięciu i zagęszczeniu, pyknosis. Następuje jego rozpad na drobne fragmenty, keryorhexis, lub upłynnienie, karyolysis. Wcześniej może wystąpić w jądrze rozpad chromatyny, chromatorhexis, lub jej upłynnienie, chromatolysis. W cytoplazmie komórki pojawiają się wodniczki. W cytoplazmie komórki pojawiają się wodniczki. Vacuoli satio oraz zanik i liza organelli, mitochondrii, lizosomów, siateczki endoplazmatycznej, aparatu Golgiego. Widoczny jest zarys błony komórkowej i zachowany kształt komórki. Stan nekrobiozy może wolno przechodzić w pełną martwicę lub występuje jednocześnie obok niej. Martwica może nastąpić gwałtownie, bezpośrednio po silnym działaniu toksyn, kwasów, soli mineralnych. Cechuje ją zupełny zanik przejawów życiowych komórek i zanik wszelkiej struktury. Jednolita, bezpostaciowa masa, ostro odgraniczona od pozostałej tkanki. Typy martwicy. Rozróżnia się trzy typy martwicy. Martwicę skrzepową, martwicę rozpływną, martwicę zgorzelinową. Rozróżnia się trzy typy martwicy. Martwicę skrzepową, necrosis coagulativa, martwicę rozpływną, necrosis colliquativa, martwicę zgorzelinową, necrosis gangrenosa. Martwica skrzepowa należy do najczęściej występujących zmian w narządach miąższowych, np. w wątrobie, nerkach, mięśniu sercowym, gruczołach, np. w trzustce oraz w mięśniach płucach. Szczególną postacią tej martwicy, zaliczanej niekiedy do zwyrodnień, jest tak zwana martwica woskowa. Necrosis cerea S. Zenkeri. Mięśni występująca w różnego rodzaju myopatiach, zwana także zwyrodnieniem woskowym. Szczególną postacią tej martwicy, czyli martwicy skrzepowej, zaliczanej niekiedy do zwyrodnień, jest tak zwana martwica woskowa, mięśni, występująca w różnego rodzaju myopatiach, zwana także zwyrodnieniem woskowym. Martwica tkanki tłuszczowej, występująca w trzustce, nosi nazwę martwicy Balsera. Necrosis tele adipose Balseri.
Spotyka się ją również w sieci i w kresce bydła. Odrębną postacią matrycy skrzepowej jest serowaceny. Odrębną postacią matrycy skrzepowej jest zserowacenie, tak zwana martwica serowata. Caseificatio S. tyrosis. Występująca w ogniskach gruźliczych płuca. W ogniskach gruźliczych w płucach. Odrębną postacią matrycy skrzepowej jest zserowacenie, tak zwana martwica serowata, występująca w ogniskach gruźliczych w płucach. Martwica rozpływna powstaje wskutek działalności litycznej enzymów, które upłynniają uszkodzone komórki i tkanki. Występuje w tkance mózgowej, encefalomalatio oraz w ścianie jelit. Upłynnione części tkanki mózgowej, rhamolitio cerebri, ulegają wessaniu, a powstała przestrzeń wypełnia się rozrastającą się tkanką glejową. Zgorzel jest postacią martwicy, w której obumarłe tkanki ulegają wysychaniu, nacieczeniu i upłynnieniu, gazowemu porozrywaniu. Zgorzel jest postacią matwicy, w której obumarłe tkanki ulegają wysychaniu. Zgorzel sucha, mumifikacja, gangrena sicca, mumificatio. Gangrena sicca, mumificatio. Nacieczeniu i upłynnieniu. Zgorzel wilgotna. Gangrenosa humida. Gangrenosis humida. Gazowemu porozrywaniu. Zgorzel gazowa. Gangrenosis emfysematosa. Zgorzel powstaje najczęściej w skórze, na przykład w odleżynach, descubitus, w płucach przy zachłystowym zapaleniu, w jelitach, które uległy skrętowi, uwiężnięciu lub wgłobieniu itp. Tkanki, które uległy martwicy, mogą być upłynnione i zresorbowane, a puste przestrzenie wypełnione tkanką łączną. Mogą one być również oddzielone od otoczenia tkanką łączną, demarcatio, a niekiedy przepojone solami wapnia. Działanie tkanki martwej na ustrój jest szkodliwe, ponieważ produkty rozpadu tkanek oraz bakterie gnilne przyczyniają się często do rozprzestrzeniania się procesu chorobowego gangrena metastatica, zatrucia organizmu i śmierci. Zmiany postępowe. Zmiany postępowe. Metamorfoses progresive. Cechują się przewagą w komórkach procesów anabolicznych nad katabolicznymi lub obniżeniem tych ostatnich. Wzmożone procesy powodują powiększenie się masy komórek lub wzmożenie w nich podziałów mitotycznych. Zjawiska te powszechnie występują w procesach wzrostu i rozwoju organizmu, w różnicowaniu się komórek, w odroście, regeneracji i w gojeniu się ran. Zmiany postępowe występują zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Zmiany postępowe. W czasie wzrostu i różnicowania się komórek
w organizmie mogą wystąpić zaburzenia na tle genetycznym, środowiskowym lub patologicznym. Wzrost narządów może na przykład ulec zatrzymaniu, co powoduje ich niedorozwój, a nawet brak narządu. Hipoplazja, aplazja, agenesja. Zaburzenia te mogą dotyczyć całego organizmu i prowadzić do karłowatości, nanismus. Częstym zjawiskiem jest nadmierny rozrost komórek i tkanek. Jeżeli dotyczy on całego organizmu, jest określany jako wzrost olbrzymiowaty, gigantismus. Powiększenie poszczególnych tkanek i narządów powstaje wskutek przerostu komórek, hipertrofia lub ich rozplemu, hiperplasja. Oba te procesy są uznawane w organizmie za przejaw reakcji przystosowawczych i wyrównawczych. Patologiczny rozrost narządów może pojawić się na przykład wskutek zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu, GH, z przysadki. Jeżeli proces ten zachodzi u osobników niedojrzałych somatycznie, występuje zjawisko wzrostu olbrzymowatego, gigantismus. Jeżeli u osobników po tym okresie, zjawisko przerostu narządów, akromegalia. Wrodzone zaburzenia metaboliczne mogą powodować powiększenie narządów, na przykład wątroby, hepatomegalia, jelita grubego, megakolon lub moczowodu, megaureter. Również kastracja samców przed okresem dojrzałości płciowej prowadzi do eunuchoidalnego, nieproporcjonalnego wzrostu kończyn. Zmiany postępowe. W okresie wzrostu notuje się również zaburzenia w różnicowaniu się komórek i tkanek. Rozróżnia się następujące zaburzenia. Metaplazję, anaplazję, kataplazję, dysplazję. Zmiany postępowe. Metaplazja to przekształcanie się jednych komórek czy tkanek w inne, na przykład tkanki łącznej w chrzęstną, rogową lub kostną. Może być zjawiskiem fizjologicznym lub niekiedy patologicznym. Przyczyną patologicznej metaplazji mogą być różne czynniki fizyczne, chemiczne, stany zapalne i nowotworowe. Przykładem takich przekształceń jest pojawienie się u zwierząt w przypadku niedoboru witaminy A metaplazji nabłonków w komórki rogowaciejące w przewodzie pokarmowym, oddechowym i w drogach rodnych. Tworzą się wtedy niekiedy ogniska chrzęstnienia lub kostnienia. Anaplazja, czyli odróżnicowanie, charakteryzuje się powrotem komórek do pierwotnej postaci macierzystej. Zjawisko występuje w warunkach fizjologicznych przy odróżnicowaniu się limfocytów B w celu przekształcenia się ich w komórki plazmatyczne. Odróżnicowanie patologiczne występuje w nowotworach złośliwych. Kataplazja to powstanie nowych generacji komórek nie w pełni zróżnicowanych. Dysplazja oznacza przebudowę struktury narządu obejmującą wszystkie tkanki i elementy budowy, zmiany struktury narządu, przy czym narząd nie może funkcjonować prawidłowo. Zmiany występują w kościach, u bydła,
po zatruciu fluorem oraz u psów w osteodystrofii. Przerost. Przerost. Hypertrofia. Przerost komórek polega na zwiększeniu się ich masy, a w następstwie złożonego z nich narządu bez zwiększania ich liczby. Zmiany te, łącznie z rozplemem, są wyrazem odpowiedniego przystosowania fizjologicznego lub patologicznego do zwiększonego zapotrzebowania organizmu. W procesie przystosowania zwykle bywa tak, że komórki międzymitotyczne ulegają uzupełnieniu przez rozplem. Natomiast pomitotyczne reagują przerostem. Niekiedy oba te zjawiska występują w narządach równolegle. Niekiedy oba te zjawiska występują w narządach równolegle. Możliwości przystosowawcze organizmu maleją z wiekiem. Natomiast wzrastają lub utrzymują się zdolności rozplemowe tkanki łącznej. Rodzaje przerostu. Rozróżnia się kilka rodzajów przerostu. Przerost fizjologiczny, przerost patologiczny, przerost genetyczny, przerost roboczy, przerost zastępczy, przerost korelacyjny, przerost rzekomy. Przerost fizjologiczny występuje w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania organizmu. Na przykład przerost komórek mięśniówki macicy w czasie ciąży. Przerost fizjologiczny to przerost komórek mięśniówki macicy w czasie ciąży. Przerost patologiczny występuje w przypadku choroby. Na przykład przerost lewej komory mięśnia sercowego w stwardnieniu nerek lub zwężeniu otworu przedsionkowo-komorowego. Przerost genetyczny mięśni, na przykład u świń rasy Pietreu. Przerost roboczy, powodowany wzmożoną pracą narządu czy tkanki, na przykład przerost mięśni ud i serca u kolarzy, mięśni rąk u pracujących fizycznie. Przerost zastępczy występuje w przypadku usunięcia narządu parzystego, równoległego, na przykład przerost nerki po wycięciu drugiej. Przerost korelacyjny pojawia się po usunięciu gruczołu współzależnego, na przykład przerost przysadki po usunięciu tarczycy. Przerost rzekomy, na przykład przerost i rozplem tkanki śródmiąższowej w narządzie. Rozplem. Rozplem. Hiperplasja. Rozplem, zwany również rozrostem, polega na powiększeniu się masy narządu na skutek namnażania się komórek mięśniowych lub łącznotkankowych. Rozplem komórek w warunkach fizjologicznych odbywa się w organizmie płodu, a w życiu pozapłodowym w tkankach i komórkach międzymitotycznych. Stale mnożą się komórki naskórka, nabłonka, komórki krwi, komórki płciowe itp. Rozrost patologiczny tkanek zdarza się w życiu pozapłodowym rzadko. Na przykład występuje w akromegalii, przerost pewnych części ciała w wyniku nasilonej sekrecji STH. Rozrost naskórka pojawia się w stanach ucisku i drażnienia, odgniecenia, odciski, nagniotki. Zalicza się tu również rozplem
komórek nabłonka tarczycy. W stanach nadczynności tarczycy, w stanach nadczynności wydzielniczej hormonu tyreotropowego, TSH, lub w stanach niedoczynności tarczycy, namnażanie się komórek kory nadnerczy czy pod wpływem stymulacji przez ACTH z przysadki czy rozplem komórek wątroby jako wyraz regeneracji narządu po uszkodzeniu. W warunkach patologicznych namnaża się również tkanka łączna, która wypełnia ubytki po zniszczonych narządach. Rozplem ten pojawia się również w narządach, w których komórki miąższowe ulegają zanikowi, np. rozplem w wątrobie powodujący tzw. marskość wątroby, cirrhosis hepatis. Odrożdż. Odrożdż, regeneratio. Odrożdż, czyli regeneracja, to proces polegający na odbudowie zużytych i zniszczonych komórek i tkanek. Zdolność odrostu tkanek oraz narządów zmniejsza się u zwierząt w miarę zwiększania się stopnia rozwoju filogenetycznego. Gatunki niżej ustawione w drabinie systematycznej wykazują duże, a niekiedy nieograniczone możliwości odrostu zużytych lub utraconych części ciała i narządów. Gatunki stojące na wyższym poziomie rozwoju filogenetycznego utraciły w dużej mierze te zdolności, ale pewne tkanki zachowały względnie duże zdolności regeneracyjne. Na przykład tkanka łączna nabłonkowa. Tkanki wyspecjalizowane, na przykład komórki nerwowe, mięśniowe, utraciły całkowicie lub w znacznym stopniu właściwości odrostu. Bizzo-0 podzielił tkanki na grupy w zależności od ich możliwości regeneracyjnych. Tkanki o dużej sile odnowy. Tkanki o powolnej i ograniczonej sile odnowy. Tkanki niepodlegające odnowie. Tkanki o dużej sile odnowy, np. naskórki, nabłonki, płuca, powięzie, naczynia włosowate, współczulne włókna nerwowe. Tkanki o powolnej i ograniczonej sile odnowy, np. nerwy obwodowe, chrząstka, ścięgna kości. Tkanki niepodlegające odnowie, np. komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego, nerek, mięśnia sercowego i szkieletowego. Odnowa i naprawa. W ramach odrostu występuje zjawisko odnowy, regeneratio, i naprawy, reparatio. Odnowa fizjologiczna polega na odbudowie komórek zużywanych podczas życia. Odnowie tej podlegają komórki międzymitotyczne, np. nabłonki, naskórki, komórki płciowe, krwinki. Odnowa patologiczna polega na zastępczej odbudowie komórek zniszczonych procesem patologicznym oraz podczas uzupełniania ubytków tkankowych. Odbudowa patologiczna może być całkowita, gdy tkanka powraca do normalnej budowy i wyglądu anatomicznego, lub częściowa, gdy następuje tylko częściowe uzupełnienie ubytku tkanek. Rozróżnia się również odnowę zastępczą, tak zwaną naprawę, reparatio, w której następuje substytucja komórek miąższowych przez tkankę łączną. Niekiedy pojawia się odnowa nadmierna,
gdy następuje rozplem komórek ponad stan fizjologiczny, z wytworzeniem tak zwanego dzikiego mięsa, callus. Odnowa patologiczna. Odnowa patologiczna jest możliwa dzięki mnożeniu się i różnicowaniu komórek międzymitotycznych i części komórek pomitotycznych. Po uprzątnięciu i oczyszczeniu ubytku, rany, początkowo mnożą się z komórek niedojrzałych i niezróżnicowanych komórki młodociane, tak zwane blastyczne, zdolne jednak do podziałów mitotycznych. Następuje rozpęd tych komórek oraz zróżnicowanie strukturalne i czynnościowe, doprowadzające do stanu pełnej biologicznej sprawności narządu. Odnowę hamuje wiele czynników zewnątrzpochodnych, np. promieniowanie jonizujące, cytostatyki, antybiotyki, hormony sterydowe. W razie braku możliwości odnowy komórek i tkanek, wypełnienie ubytków następuje na skutek naprawy, reparatio, polegającej na wypełnianiu ich rozrastającą się tkanką łączną, tkanka bliznowata. Gojenie się ran. Gojenie się ran. Reunio vulneri. Gojenie się ran jest procesem naprawy przez wypełnienie ubytku tkanką łączną włóknistą. Gojenie się rany może zachodzić przez rychłozrost, czyli gojenie bezpośrednie, regeneratio per primam intentionem, lub przez ziarninowanie, lub wtórne gojenie się, regeneratio per secundam intentionem. Rychłozrost, czyli gojenie bezpośrednie, regeneratio per primam intentionem, zachodzi w ranach płytkich, o brzegach nierozchylonych i niezakażonych. Następuje przez zasklepianie się rany z rostami tkanki łącznej, odrastającej z brzegów uszkodzenia. Ziarninowanie lub wtórne gojenie się, regeneratio per secundam intentionem, zachodzi w ranach głębokich, szarpanych, z rozwartymi brzegami i zakażonych, a następuje przez wytwarzanie tkanki ziarninowej, która przekształca się w tkankę łączną włóknistą, a następnie w bliznowatą. Proces ziarninowania przebiega w trzech fazach. Faza pierwsza. Faza wysięku i nacieku. Faza druga. Faza wytwórcza. Faza trzecia. Faza bliznowacenia. Faza pierwsza. Faza wysięku i nacieku. Proces gojenia rozpoczyna się od brzegów rany, skąd do skrzepu krwi wnikają makrofagi, które fagocytują i trawią krwinki, włóknik i części komórek, detritus. Następuje wessanie się płynów, uprzątanie i oczyszczanie rany. Faza druga, faza wytwórcza. Z brzegów rany następuje rozplem komórek śródbłonka naczyń wosowatych, tworzących w ranie drobne żyłki i tętniczki wypełnione krwią. Jednocześnie z tym procesem następuje namnażanie się z brzegów rany fibroblastów tkanki łącznej, które wytwarzają włókna kolagenowe i mukopolisacharydy. Powstająca młoda tkanka ziarninowa
po pewnym czasie zawiera liczne komórki USS. USS, komórki USS. Makro- i mikrofagi oraz powoli wzrastające z brzegów ran włókna nerwowe. Tkanka ta jest silnie ukrwiona, mało spoista i łatwo krwawi. Pod koniec tej fazy następują oznaki starzenia się ziarniny, polegające na blednięciu, wytwarzaniu tkanki łącznej włóknistej, pełnym wypełnieniu rany i jej zamknięciu. Faza trzecia. Faza bliznowacenia. Starzenie się ziarniny nasila się. Wytworzone włókna sięgają brzegu rany. Znikają naczynia krwionośne. Pierwotny strób wytworzony na powierzchni rany z płynów, komórek ziarniny i naskórka odpada wskutek narastania nowego naskórka. Powstała blizna cicatrix składa się głównie z włókien kolagenowych i sprężystych. Nie ma naczyń i nerwów. Blizna na skutek kurczenia się włókien ulega ściągnięciu, tworząc niekiedy charakterystyczne nierówności i pofałdowania okolicznej tkanki. Niekiedy wskutek nadmiaru wytworzonego kolagenu powstaje wystający nad powierzchnię tak zwany bliznowiec, keloid. Z czasem blizna ulega zeszkliwieniu, zwyrodnieniu szklistemu. Nowotwory. Nowotwór. Neoplasma, anaplasma. Nowotwór powstaje w organizmie w wyniku niepohamowanego, nadmiernego i niekontrolowanego przez organizm rozplemu różnych tkanek i narządów stanowiących jego podłoże. Nowotwory w zależności od typu i charakteru mogą zachować cechy morfologiczne i czynnościowe komórek podłoża. Na przykład produkować pewne ciała czynne, hormony. Mogą prowadzić zbliżone tory przemian metabolicznych lub różnić się całkowicie w tych właściwościach od komórek normalnych, macierzystych. Przekształcenie się komórek prawidłowych w nowotworowe jest procesem złożonym. Najczęściej następuje w wyniku wieloletniego modyfikowania przez czynniki karcynogenne, rakotwórcze, struktury i funkcji komórek drogą powolnych ewolucyjnych zmian. Przekształcenie się komórek prawidłowych w nowotworowe jest procesem złożonym. Najczęściej następuje w wyniku wieloletniego modyfikowania przez czynniki karcynogenne struktury i funkcji komórek drogą powolnych ewolucyjnych zmian. Zmiany te w pewnym okresie ujawniają się w postaci mutacyjnych, trwałych zmian komórek, które wykazują gwałtowny, niepohamowany, nadmierny rozplem. Szkodliwość procesu nowotworowego w organizmie polega głównie na niszczeniu struktur narządów oraz zatruciu produktami rozpadu komórek nowotworowych. Podział nowotworów. Ze względu na charakter nowotworu, strukturę wewnętrzną i komórkową oraz cechy metaboliczne, nowotwory dzieli się na nowotwory niezłośliwe, zwane niekiedy łagodnymi, neoplazma benigna, nowotwory złośliwe, neoplazma maligna. Ze względu na podłoże, z którego wyrastają, nowotwory dzieli się na pochodzące z tkanki łącznej,
pochodzące z tkanki nabłonkowej, pochodzące z tkanki nerwowej, pochodzące z tkanki mięśniowej, pochodzące z tkanki krwiotwórczej, pochodzące z tkanki barwnikowej. Nowotwory pochodzące z tkanki łącznej, na przykład włókniaki, fibroma, śluzaki, myksoma, tłuszczaki, lipoma, chrzęstniaki, chondroma, kostniaki, osteoma, mięsaki, sarkoma. Pochodzące z tkanki nabłonkowej, na przykład brodawczaki, papilloma, gruczolaki, adenoma, raki, karcinoma. Pochodzące z tkanki nerwowej, na przykład nerwiaki, neuroma, glejaki, glioma. Pochodzące z tkanki mięśniowej, na przykład mięśniaki, myoma. Z mięśni gładkich, leiomioma. Z mięśni prążkowanych, rhabdomioma. Pochodzące z tkanki krwiotwórczej, na przykład chłoniaki, lymfoma, spiczaki, mieloma, białaczki, leukemia, leukosis. Pochodzące z tkanki barwnikowej, na przykład czerniaki, melanoma. Nowotwory. Mogą również występować nowotwory mieszane, na przykład gruczolakorak, aenosarkoma, adenosarkoma, brodawczakorak, papillokarcinoma, brodawczakomięsak, papillosarkoma, włókniakomięsak, fibrosarkoma, fibrosarkoma i inne. Nazwę nowotworu tworzy się przez dodanie końcówki oma do trzonu wyrazu wziętego z łacińskiej nazwy tkanki, z której się wywodzi, z wyjątkiem raka, karcinoma. Z wyżej wymienionych nowotworów złośliwych należą rak, mięsak, gruczolak, czerniak. A do niezłośliwych włókniak, tłuszczak, brodawczak i naczyniak. Nowotwory niezłośliwe dość często uzjadliwiają się i przekształcają w złośliwe. Na przykład brodawczaki, włókniaki, naczyniaki. Nowotwory złośliwe tylko w wyjątkowych przypadkach tracą złośliwość i przekształcają się w postać mniej inwazyjną, a wyjątkowo niezłośliwą. Nowotwory, cechy niezłośliwych. Nowotwory niezłośliwe cechuje powolny, najczęściej koncentryczny i zwarty wzrost w formie okrągłego lub owalnego guza otoczonego torebką łocznotkankową. Nowotwór ten nie wykazuje tendencji do przerzutów i odrastania po wycięciu. Nie wyniszcza i nie zatruwa organizmu produktami rozpadu własnych komórek. Utworzony jest z komórek o wyglądzie zbliżonym do komórek podłoża i wykazujących w większości prawidłowe procesy fizykochemiczne i metaboliczne, podobnie jak komórki normalne. Nowotwory, cechy złośliwych. Ten typ nowotworów cechuje się szybkim, gwałtownym rozplemem o charakterze nieregularnych skupisk komórek tworzonych drogą nacieku i odszczepienia. Nowotwory te cechuje duża inwazyjność, zdolność do tworzenia przerzutów i nawrotów po wycięciu. Komórki tego nowotworu wykazują stan znacznego odróżnicowania. Na przykład komórek embrionalnych, anaplazja oraz szczególne cechy żywotności,
budowy morfologicznej i właściwości metabolicznych. Komórki te wykazują dużą ruchliwość wewnątrzkomórkowej masy plazmy oraz obniżone napięcie powierzchniowe błon komórkowych, co umożliwia im oderwanie się od głównej masy nowotworu, samodzielny ruch i naciekanie między komórkami zdrowymi do odległych nieraz narządów i tkanek. Nowotwory złośliwe rozprzestrzeniają się drogą przerzutowego naciekania przestrzeni chłonnych i tkanki łącznej, przez implantację przy zabiegach chirurgicznych i punkcji, biopsji. Występują również niekiedy tak zwane przerzuty paradoksalne, do przerzutów bez połączeń anatomicznych z guzem. Na przykład u mężczyzn rak prostaty do kanału rdzeniowego, rak płuc do mózgu. Rozwój nowotworów. Nowotwory wykazują wieloetapowy rozwój. Pierwsza faza to inicjacja procesu, w której pojedyncza komórka zmienia się na trwałe, w sposób nieodwracalny i dziedziczny. Komórka taka może pozostać nieczynna lub po zmutowaniu dzieli się bez kontroli i się nie różnicuje. Morfologicznym wyrazem tej fazy jest tak zwany stan przedrakowy, który cechuje się rozplemem, nieprawidłowościami w budowie, np. brodawczaki. Kolejna faza to faza promocji, w której następuje pobudzenie do podziałów komórkowych przez czynniki promocyjne. W tej fazie pojawiają się pierwsze cechy złośliwości rozplemu, wzrost ruchliwości komórek, utrata łączności z innymi komórkami, inwazyjność, zmiany w czynności enzymów i niekiedy zmiany w chromosomach. W tej fazie, po zastosowaniu odpowiednich leków, można jeszcze proces odwrócić. Dalsza faza to faza progresji, która oznacza postępujące nasilanie się ze złośliwienia nowotworu. Wzrost komórek staje się autonomiczny i niezdolny do regulacji hormonalnych, czynników wzrostowych i innych regulatorowych. Sygnałów i innych regulatorowych sygnałów. Komórki nowotworu wytwarzają czynniki angiogenne i wzrostowe, działanie autokrynne, następuje ekspresja genów kodujących enzymy proteolityczne, na przykład kolagenezę 4. Na powierzchni komórek powstają nowe antygeny, które pobudzają system immunologiczny. Peptydy wytwarzane przez nowotwór pobudzają sąsiednie zdrowe komórki, które potęgują mobilność i inwazyjność komórek nowotworu. Powstają liczne mutacje i aberracje chromosomów, następuje całkowite rozchwianie i dezorganizacja genomu komórek nowotworowych. Ostatnia faza to faza przerzutów. Komórki nowotworu odrywają się od guza, przemieszczają do krwi i limfy, zasiedlają inne tkanki i narządy, dając przerzuty, które w końcowym etapie doprowadzają do śmierci organizmu. Nowotwory wykazują wieloetapowy rozwój. Pierwsza faza to inicjacja procesu. Druga faza to faza promocji. Trzecia faza to faza progresji. Czwarta faza to faza przerzutów. Stopnie inwazyjności nowotworów.
W zależności od ilości niezróżnicowanych komórek i stopnia ich odróżnicowania, liczby podziałów mitotycznych w obrazie mikroskopowym, stopnia barwienia się jądra i innych odchyleń w komórce rozróżnia się 4 stopnie złośliwości, inwazyjności nowotworów. Typ pierwszy cechuje się małym stopniem odróżnicowania i bywa określony jako stan przedrakowy. Istnieje możliwość zahamowania procesu i wyleczenia. Typ drugi przedstawia początkową fazę typowego zróżnicowania nowotworowego komórek, które w zależności od przypadków można zahamować, a nawet wyeliminować po zastosowaniu różnych metod leczenia. Typ trzeci. Komórki są w pełni zróżnicowane w kierunku nowotworowym, trudne do zahamowania i leczenia. Typ czwarty. Komórki nowotworowe są silnie inwazyjne i odróżnicowane. Zupełnie nie poddają się leczeniu. Nowotwory, terapia. Powodzenie w hamowaniu wzrostu nowotworowego zależy w dużej mierze od wczesnego rozpoznania i przystąpienia do terapii, stopnia złośliwości, inwazyjności nowotworu, umiejscowienia procesu, stan nowotworu i zastosowanych metod. Leczenie w nowotworach polega na zabiegach chirurgicznych, na promieniowaniu promieniami rentgena lub gamma z tak zwanej bomby kobaltowej, terapii hormonalnej, terapii środkami chemicznymi, terapii immunologicznej, terapii biologicznej, terapii genowej. Nowotwory, terapia. Zabiegi chirurgiczne polegają na wycięciu nowotworu i okolicznych tkanek w celu wyeliminowania przerzutów. Stosowanie noża elektrycznego lub laserowego. Napromieniowanie promieniami rentgena lub promieniami gamma z tzw. bomby kobaltowej w sposób odpowiedni, dozowany i powtarzany ma na celu zniszczenie wszystkich generacji komórek nowotworowych. Leczenie hormonalne polega na przykład na stosowaniu androgenów u kobiet i estrogenów u mężczyzn w nowotworach narządów rozrodczych. Terapia środkami chemicznymi ma na celu hamowanie mnożenia się i rozwoju komórek rosnących, w tym i komórek nowotworu. Działanie środków chemicznych polega na blokowaniu ważnych procesów wzrostu i rozwoju komórek, co zmniejsza ich populację. Stosuje się do tego celu następujące substancje. Terapia środkami chemicznymi ma na celu hamowanie mnożenia się i rozwoju komórek rosnących, w tym i komórek nowotworu. Działanie środków chemicznych polega na blokowaniu ważnych procesów wzrostu i rozwoju komórek, co zmniejsza ich populację. Stosuje się do tego celu następujące substancje. Leki alkilujące. Antymetabolity, alkaloidy krzewu winka rosea, antybiotyki cytotoksyczne, inne substancje, pochodne tzw. jadów mitotycznych, leki alkilujące uszkadzają grupy fosforanowe i zasady nukleidowe w kwasach nukleinowych w genomie
powodujące zaburzenia w syntezie DNA. Antymetabolity, czyli substancje wbudowywane w cząsteczki białka w miejsce aminokwasów, blokują syntezę DNA, np. 6-merkaptopuryna symuluje adeninę. 5-fluorouracyl symuluje tyminę. Cyklofosfamid i inne, a także analogi, antagoniści kwasu foliowego, np. metotreksat hamuje syntezę tymidyny, arabinozyd, cytozyny, hamuje arabinozyd cytozyny, hamuje polimerazę DNA, 5-azacytydyna, analog cytydyny, fludarabina, analog adeniny, 2-chlorodezoksyadenozyna, analog zasad purynowych. Antymetabolity, czyli substancje wbudowane w cząsteczki białka w miejsce aminokwasów, blokują syntezę DNA. Na przykład 6-merkaptopuryna symuluje adeninę. 5-fluorouracyl symuluje tyminę. Cyklofosfamid i inne. A także analogi, antagoniści kwasu foliowego. Na przykład metotreksat hamuje syntezę tymidyny. Arabinozyd cytozyny hamuje polimerazę DNA. 5-azacytydyna, analog cytydyny, fludarabina, analog adeniny, 2-chlorodezoksyadenozyna, analog zasad purynowych. Alkaloidy krzewu winka rosea, barwinek, rodzaju winowate. Rodzaj winowate. Winkrystyna i winblastyna, pochodna podofilotoksyny, tenipozyt oraz mitoksyntron, blokują procesy podziału komórek w okresie metafazy. Antybiotyki cytotoksyczne, np. antybiotyki antracyklinowe, idarubicyna, bleomycyna, azaseryna, sarkomycyna, mitramycyna, aktynoleukina, pluramycyna, melanomycyna, karcinofilina, baromycyna, kariomycyna i inne blokują syntezę DNA. Inne substancje, np. alfa-asparagina, interferony alfa, beta, gamma, hydrazyna, pochodne mocznika, hamują syntezę DNA. Pochodne tak zwanych jadów mitotycznych, np. chlorowe pochodne iperytu azotowego, hamują regenerację, mitozę, powodują destrukcję chromosomów. Wytwarzają poliploidy, hamują syntezę DNA. Nowotwory, terapia. Terapia immunologiczna ma jak dotychczas małe zastosowanie, chociaż nad jej przydatnością są prowadzone intensywne i obiecujące badania. Od dawna już było wiadomo, że stosowanie szczepionki BCG przeciw gruźlicy leczy proces białaczkowy. A immunologiczne uczulenie skóry hamuje rozwój raka skóry.
Rokujące nadzieję wyniki uzyskano w hamowaniu wzrostu nowotworów przez stosowanie związków stymulujących ogólną odporność humoralną i komórkową. Nadzieję na przyszłość budzi także tak zwana adoptywna immunoterapia, której stosuje się aktywne limfocyty cytotoksyczne, LAK. Limfocyty uzyskuje się z krwi chorych i namnaża się je w obecności interleukiny 2. Pozytywne wyniki dało zastosowanie w terapii nowotworów specyficznych przeciwciał monoklonalnych, uzyskanych w ostatnich latach w warunkach doświadczalnych. Przeciwciała te znajdują również zastosowanie do diagnozowania nowotworów, do ich lokalizacji po sprzężeniu z radioizotopami, z mitamycyną lub neokarcynostatyną. Hybrydyzowane, chimeryczne przeciwciała monoklonalne można obecnie wytwarzać metodami inżynierii genetycznej. Terapia biologiczna nie ma zastosowania praktycznego ze względu na szkodliwość zabiegu. Stwierdzono na przykład, że niektóre wirusy wykazują działanie onkolityczne. Na przykład wirus wścieklizny hamuje rozwój raka. Wirus Newcastle – chłodniaka. Wirus grypy – mięsaka Rousa. Wirusy zapalenia mózgu koni – brodawczaka Shoup. Albo wirusy i adenowirusy – rozwój niektórych raków.